Android. Gdzie on jest? Muszę wracać na Jakku. Potrzebuję statku. Lecimy dalej z Lego Star Wars. Przebudzenie mocy. Oj, nie wracamy na Jakku. Nie wracamy na Jakku. Spokojnie, Ray. Tam jakoś dostać BB-8. Jak mamy się tutaj dostać? Najpierw spróbujemy tutaj. Zaraz będziesz na górze, BB-8. Dobra, dobra. BB-8, dasz radę tam teraz wejść? Musisz tamtą bramą. O kurde, z bramą? Żeby tutaj wejść do misji, to nie jest tak łatwo, nie? Okej, otworzymy sobie przejście. No, chociaż teraz będzie wyjątkowo łatwo. Tak mi się wydaje. Teraz będzie wyjątkowo łatwo, jeśli tu jest już przejście fabularne. Zobaczmy. Tak, no to teraz spoko. Rozdział 6. Bitwa o Takodane. Oj, to jest piękne, to jest piękne. Rey, przerażona spotkaniem z mocą w lochach zamku Mas, ucieka do lasu, prześladowana wizjami z przeszłości. Tymczasem najwyższy porządek zademonstrował swoją potęgę, używając broni zwanej Starkillerem, aby zniszczyć układ Hosian, w którym mieścił się rząd Republiki. Ogrom zniszczenia jest tak wielki, że dostrzec go można z samej Takodany. No a teraz wielka bitwa o Takodane. Można ją porównać do bitwy o Yavin, ale zupełnie w innym stopniu, chociaż no tutaj też będą myśliwce później, nie? Więc fajna bitwa o Takodane się szykuje. Cały czas będę to powtarzał, jestem ciekaw, jak na przykład ten epizod rozwiążą, bo reszta będzie totalną nowością albo remake'iem, nie? Tamtych starych klon Warsów czy oryginalnej trylogii. Natomiast 7? Ciekawe. Wow! Ale leci. To była Republika. Najwyższy porządek to ich sprawka. Gdzie Rey? Musimy walczyć. Stawić im czoła. Wszyscy. Mam go od lat. Trzymałam w ukryciu. Skąd go masz? Dobre pytanie. Kiedyś ci opowiem. Bierz i znajdź swoją przyjaciółkę. Kurde, Finn dostał miecz świetlny. Tam jest wyjście. Patrzcie to. Jaka jazda. Dobra, lecimy. Wreszcie mieczek świetlny, co? Pierwszy raz. Ale to jeszcze czekamy na Rey. Bombardowanie musiało uszkodzić zamek. Może da się go przeciąć. Bezmiar zniszczenia. No to jest bitwa o Takodane niestety. Co my tu mamy? On nie ma podwójnego skoku, to nie jest Jedi. Oj, to nie jest Jedi. Dobra, coś tu Finn może zrobić? Nie za bardzo. Podejrzewam, że nikt z nas nie jest potajemnie ognioodporny, eh? Trzeba będzie ruszyć głową, żeby ominąć tych szturmowców. O kurde! Finn, jeśli przetniesz te pręty, może będę mogła jakoś pomóc. Dobra, czyli tutaj musimy
Musimy przeciąć te pręty. A, widzicie? Miecz świetlny. Serio, Maz tam wejdzie? Maz jako robocik. Też walczy. Super. Dobra, zobaczmy, co tu możemy ewentualnie sobie zrobić. Kurde, jakie combo. Dobra, tu jest Han Solo potrzebny. No to git. Czyli tak, naprawimy sobie to przejście, żeby zrzucić klocek. I jazda, Han Solo musi tu jakoś wejść. No, mamy plan. To się może przydać. Dobra. Han Solo! Co my robimy? Aha! Myślał, moje życzenie się spełniło. Aha! Jeszcze jeden chcecie? Dobra, dobra, ale czy mamy jeszcze jakąś opcję? Czy tylko ten tort? Nie, tutaj jeszcze. Ajajaj, szkoda, szkoda tego posągu. Dobra, śmigamy. Teraz już wielka bitwa. Ten mega wygląda, ale damy radę, co? Oj, widzę cię, panie. Kurde, trafił. Będzie trzeba podejść bliżej. O, tamten ładnie strzela. Jeszcze mamy pół serduszka. Dobra, dobra, nie ma problemu. Tu jeszcze była bombka, no właśnie. Ojejaj, rakieta. A tej bomby się nie da? Nie za bardzo, tak? No, tamtemu też się jeszcze nie da. Dobra, czyli potrzebujemy trzech zwykłych. Kurde, jaka pomoc. Dobra, z góry, z góry. Dawaj, Han. Widzę, jak ich obejść kurą. Z prawej strony. Super. Tego snajpera, dobra. Snajpera już nie ma. Oni mają tutaj osłonę, nie? Nie, spoko. Dobra, jeszcze trzech takich małych, ale tu już nawet nie ma przeciwników. Dobra, tu jeszcze jeden z tyłu przyszedł. Koniec. Rozstawiam wiedyczkę blasterową. Ole bitwa. Ładnie wyglądają, nie? Te szturmówki. Dobra, zobaczmy chyba coś na górze, chociaż... Czyżby tu? Tam, podstawa tego posągu. Rozwal ją, Chewie. Chewie! Gdzie jesteś? Ja nie widzę tu Chewiego. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Dobra, jest, wbija. Oj, rakieta leci. Lubię tego Łukiego. Uwaga! Więcej agresorów!
Ja cię kręcę. Ale łuki to jest... Łuki to jest podstawa w tej bitwie. Dobra, ogniwa. Raz. Dwa. No jeden flaming jest. Ewentualnie na to działko chyba mogę wejść. Dobra, ten padł. O, idzie drugi. Dobra, teraz dostaję. Hey, easy. Czuj tutaj. Zaprawiony w boju. Szybko, twój statek jest niedaleko. Świetnie, więcej szturmowców. A kto by tu mógł wejść? O kurczę. No, chyba już nie potrzebujemy. Mogliśmy wejść na to działko. Ale teraz to. Han Solo! A tu co można? Nie wiem, co z tym posągiem można robić, ale... Mniejsza, zawalczymy troszkę mieczem świetlnym. Let's go! A, to jest ten! To zawsze zwiastuje coś dobrego. To jest ten, majster! Dobra, chodź! Mamy bossa! Kurde, serio? Dobra, coś tu musimy zbudować. Kurde. Ale patrzcie, jaki jest mocny, nie? No, to jest taki kilkuetapowy, nic mu nie mogę zrobić czasami. Dobra, co teraz? Może z tej strony? To na chwilę ostudzi jego zapał. Ale jaja. No nie, no właśnie nie studzi. Czy mogę walczyć tym? Nie, nie bardzo. Ale plecy mu zrobiłem. Dobra, to jest po prostu na skryptach, okej. Dobra, jeszcze trzecia opcja jakaś musi być. No ten bosik porządny. Dawaj! Żyjesz, gruba rybo? Mega. Sir, Troid zmierza na zachód z dziewczyną. BB-8, nie, musisz wracać, jesteś zbyt ważny. Oni ci pomogą.
jest. Kurde, mega. To jest piękne. Stać! TK-338, zbiegowie ujęci. Atak z kierunku 28-6. Ruszać się! Wymarsz! Alarm dla wszystkich jednostek! Powtarzam alarm! Ach, to ruch oporu. Prosto na nich! Nie dajcie się zranią przez straży! No i to jest kawał pilota! Rey i BB-8! Potrzebują cię! Już! Szybko! Kurde, mega. Jak to w filmie się zdarzyło, nie? To ciary i... Tak samo miałem w 9 epizodzie, jak ta flota przyleciała. Ja cię kręcę. To normalnie łzy. Normalnie łzy były. Petarda. Ale to są te momenty, nie? Heroiczne. Dobra. Let's go. Jeszcze 7. A Paul Dameron wraca. Desantowe wchodzą w atmosferę. Trzeba natychmiast sprzątnąć detali. Dobra, jeszcze 3. Mam w zasięgu. Transportery w zasięgu, czarny dowódco. Wszystkie skrzydła! Skupić ogień na transporterach i eskorcie! Kurde, i to jest Lego, nie? Nieprawdopodobne. Dobra, jeden padł. Oj, ładnie! Oni też cisną niektóre. Czy tylko my? Swingiem się świetnie steruje. Dobra, mam go. Kurde, lepiej niż w Squadronsach się tutaj steruje. To jest wszystko też takie przejrzyste, fajne, nie? W tym Lego. Dobra, ostatni. Tak jest, to już ostatni czarny dowód. Nadaję na wszystkich kanałach. Tu transporter generalski. Jesteśmy pod ostrzałem sił najwyższego porządku. Generalski, czas na nas, snap. Za tobą, czarny dowódco. Dziękuję za szybką reakcję, czarny dowódco. Zajmijcie się tymi myśliwcami sił specjalnych. Dobra, mamy to. Mamy tu na ogonie mnóstwo myśliwców. Ten jest nasz. Okej, jedna partia poszła. Ależ! Torpeda. Kolejny taj, przygotować się. Pięknie, jeszcze jeden. Jeszcze jedna partia, nie? Dobra, bronimy. Jest. Dziękuję! Myśleliśmy, że marnie skończymy. Jeśli chciałeś pomęczyć panią generał o awans, to teraz masz chyba niezłą okazję. Porwał ją, zabrał. Tak, tak, wiem. Ojej! Han Solo! To ja! C-3PO!
Pewnie nie poznał mnie pan przez tę czerwoną rękę. Tak, muszę odzyskać właściwą rękę. Nowa fryzura. Stara kurtka. Nie, też nowa. Widziałem go. Leia, widziałem naszego syna. Był tu. Gdzie jestem? Jesteś gościem. Opowiedz o droidzie. Typ BB, napęd selenowy, obronny hiperskaner termiczny. Ma w pamięci fragment mapy nawigacyjnej. My mamy resztę. Z archiwów Imperium. Brak tylko tego jednego kawałka. A ty namówiłaś droida, by ci go pokazał. Wiem, że widziałaś mapę. Ty się boisz, że nigdy nie będziesz tak silny jak Darth Vader. Kurde, co za jazda, nie? Ale specjalnie chyba taki głos dali, żeby też tą drugą stronę tak... No nie wiem, zrobić karykaturę, nie? Tak mniej więcej tak to widzę. 66%, wielkie dzięki za oglądanie, fantastyczny epizod. Bitwa o Takodanę, tutaj macie kolejne materiały. Widzimy się w następnych. Niech moc będzie z wami.